Dzisiejsze wiadomości z Ukrainy. W nocy drony zaatakowały bardzo elitarną wioskę Rublowkę. Wczoraj około godziny 3 w nocy na zachodnich przedmieściach Moskwy, dzielnica Istryńska i legendarna Rublowka, doszło do potężnych eksplozji, o których masowo informowali lokalni mieszkańcy na portalach społecznościowych. Wydali także wideo z silnym ogniem i odgłosami potężnych eksplozji. Wydaje się, że było ich dwóch. Nieco później zostały one dodatkowo rozpowszechnione za pośrednictwem elektronicznych środków masowego przekazu i kanałów Telegramu. Burmistrz stolicy Federacji Rosyjskiej Siergiej Sobianin wyjaśnił sytuację ze strzeleniem bezzałogowego statku powietrznego okupantów przez obronę przeciwlotniczą. Według niego nie było żadnych wcześniejszych obrażeń ani uszkodzeń. Nie jest jasne, co tak bardzo się paliło. Dwie kolejne potężne eksplozje naprawdę przypominają aktywację kompleksu rakiet przeciwlotniczych. Najpierw wystrzelenie rakiety, a potem jej eksplozja. Ludzie spekulują jednak, że dronów było kilka. Wszystkie lotniska w okolicach Moskwy na jakiś czas wstrzymały pracę. Rublowka to nieoficjalna nazwa obszaru na zachód od Moskwy, zabudowanego daczami dawnej elity sowieckiej, modnymi wioskami chałupniczymi i rezydencjami wysokich urzędników państwowych. Na Rubliowce, najdroższej działce obwodu moskiewskiego i Rosji, jeden ze znajdujących się tam budynków mieszkalnych według magazynu Forbes należy do 5 najdroższych na świecie. Atak dronów na Krym. Okupanci ponoszą ciężkie straty. Mieszkańcy Krymu nie wierzą, że obrona przeciwlotnicza rosyjskich okupantów zneutralizowała wszystkie 42 drony szturmowe, które wczoraj wieczorem zaatakowały półwysep. Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej podało, że 33 amunicje zaporowe zostały stłumione w wyniku walki elektronicznej, a następnie rozbiły się, nie osiągając celów, a kolejnych 9 zestrzelono. Zgodnie z oczekiwaniami, informacja Ministerstwa Obrony Rosji o neutralizacji bez konsekwencji wszystkich 42 amunicji zaporowych, które Ukraina wypuściła w stosunku do baz rosyjskich najeźdźców na okupowanym Krymie, okazała się fałszywa. Tym samym kanał Telegramu Krymski Wiatr w odniesieniu do lokalnych mieszkańców podał, że w wyniku nocnego ataku w bazie oddzielnej brygady Straży Przybrzeżnej w Perewalnoj zginęło 3 pasażerów, a wielu zostało rannych. Ci ostatni zostali przewiezieni do szpitala w Symferopolu przy ulicy Gorkiego. Ponadto mieszkańcy Sewastopola zwracają uwagę, że dziś do miejscowego szpitala wojskowego stale przybywają karetki pogotowia, prawdopodobnie z innych baz wojskowych. A 410 samochodów stało w kolejce do mostu krymskiego pod Kerczem, aby w południe wyruszyć do Rosji. Tymczasem większość ekspertów zauważyła, że liczba ataków dronów na półwysep stała się rekordowa, a ukraińscy mówcy władzy wprost mówią, że będzie ich więcej. Udana kontrofensywa sił zbrojnych Ukrainy w kierunku Zaporoża. Dowództwo okupantów opuściło miasto Tokmak. Słowa naczelnego dowódcy sił zbrojnych Walerego Załużnego, że wojsko ukraińskie jest o krok od przebicia frontu, jakby powiedziane amerykańskim urzędnikom, spotkały się z szerokim odzewem w ukraińskiej blogosferze. Jak podają eksperci wojskowi, kierunek zaporoski, front orków stopniowo się gromadzi, zauważają to chłopcy z różnych brygad w Zaporożu. A optymizm partyzanckiego ruchu ukraińsko-krymsko-tatarskiego ATEŻ jest generalnie nie do przyjęcia. Nasze źródła w Rosji donoszą o problemach na zaporoskim odcinku frontu. W kierunku głównego uderzenia ukraińskiego przełomu na południe od Robotyny Rosjanie są na skraju odwrotu. Rosyjski pułk strzelców zmotoryzowanych poniósł nieodwracalne straty w wysokości 80-200 w stosunku do liczebności całej jednostki. Nie lepiej jest w innym pułku strzelców zmotoryzowanych. Rezerwy się kończą. W Tokmoku w wyniku serii trafień na stanowiska dowodzenia rosyjskie dowództwo podjęło decyzję o przeniesieniu ich w głąb okupowanych terytoriów. Wygląda na to, że nie wierzą w utrzymanie Tokmaka, pomimo zorganizowanej obrony okrężnej wokół miasta. Front się załamał i wkrótce będziemy świadkami historycznych zwycięstw. W panikę wpadli także niektórzy raszyści, którzy już donoszą, że siły obronne wyzwoliły już Nowoprokopiwkę na południe od Robotyny.